Bartek, drugi mecz z Krakowią, drugi zwycięski, no i twoje dwa fantastyczne gole, które dały to zwycięstwo. Jak się czułeś, zdobywając te bramki? Wydaje mi się, że to były zwykłe gole. No, tak naprawdę zdobyłem je dzięki kolegom. Ja nie wypracowałem tych sytuacji, ja je tylko wykańczałem. No, udało mi się przełamać, bo tych sytuacji było na pewno dużo, dużo więcej. Zabrakło wtedy szczęścia i koncentracji, no ale dzisiaj udało się strzelić dwa gole, które dały nam zwycięstwo. Powiedz mi, czy jesteś w stanie ocenić, które z tych spotkań było trudniejsze? To wczorajsze, czy to dzisiejsze? Oba spotkania były trudne. Dzisiaj zdecydowanie za dużo kar robiliśmy. Daliśmy Krakowi oddech. Dzięki temu oni zdobyli te gole, bo tak naprawdę w grze 5-5 wydaje mi się, że jesteśmy dużo lepszą drużyną. I na koniec, co zmieniłeś przed tym meczem, że zdobyłeś wreszcie bramki, że to Fatum gdzieś ściągnąłeś z siebie? Nie. Koledzy podbudowali mnie w szatni po tych zmarnowanych sytuacjach, no bo to naprawdę każdy zawodnik zamkniętymi oczami by to strzelił, no ale udało się strzelić, no i cieszymy się ze zwycięstwa. Ale to chyba nie jest do końca szczera odpowiedź, bo ja słyszałem, że coś w swojej diecie zmieniłeś. Dieta od początku sezonu jest taka sama, jest to bardzo takie fit jedzenie, bym powiedział, i dzięki temu jesteśmy w dobrej kondycji całą drużyną. Dzięki.